Podczas cotygodniowej audiencji, która odbyła się w auli Pawła VI w sercu Watykanu, Jego Świątobliwość papież Franciszek podzielił się swoimi przemyśleniami na temat jednego z problemów współczesnej cywilizacji gniewu. Ta podstawowa emocja, która jest tak fundamentalną częścią ludzkiej natury, została przez papieża przedstawiona w nowym świetle. Gniew, zazwyczaj rodzący się z poczucia stresu, frustracji czy odczuwanej niesprawiedliwości, pozostaje integralną częścią naszego emocjonalnego spektrum. Papież Franciszek zwrócił uwagę na to, jak ta emocja może stać się przeszkodą na drodze do spokoju i harmonii, jeśli nie zostanie odpowiednio opanowana. Słowa Ojca Świętego rysowały obraz gniewu jako wady, która, jeśli nie zostanie ujarzmiona, nie pozwoli duszy na chwilę wytchnienia. Papież podczas audiencji podkreślił, jak nieumiejętność panowania nad gniewem może zacząć dominować nad życiem człowieka, negatywnie wpływając na jego relacje i bliskie więzi. Podczas środowej audiencji papież Franciszek z serdecznością powitał pielgrzymów z Polski, zwracając się do nich słowami: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Nowy rok rozpoczęliśmy od zaproszenia do budowania pokoju na świecie, w ojczyźnie, w rodzinie, w swoim sercu. Ojciec Święty skierował do zebranych przesłanie budowania pokoju, pokoju, który rodzi się z prawdy, podtrzymywany przez współczucie i wzajemne zrozumienie. Pamiętajcie, mówił, że prawdziwy pokój można zbudować tylko na fundamencie prawdy. Papież wezwał również wszystkich do troski o wspólne dobro, podkreślając, jak istotne jest, aby każdy człowiek przyczyniał się do dobra większej wspólnoty. Niech właściwe panowanie nad gniewem i wzajemne przebaczenie, kontynuował, pomogą wam budować cywilizację miłości w waszej obecnej sytuacji. Słowa papieża przypominają o mocy, jaką niesie ze sobą przebaczenie i kontrola nad własnymi emocjami w przekształcaniu społeczności i budowaniu trwałego pokoju. Papież wspomniał również o obchodzonym we Włoszech Dniu Cywilnych Ofiar Wojny. Jego słowa, nasycone głębokim współczuciem, stały się wezwaniem dla wiernych do modlitwy za dusze tych, którzy zginęli w czasie dwóch wielkich wojen światowych, a także za tych, którzy nadal tracą życie w trwających konfliktach na całym świecie. Papież Franciszek odniósł się do okrucieństw wojennych, które dzień po dniu rozgrywają się na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Jego słowa były gorącym apelem skierowanym do przywódców, aby działali z nieustającym zaangażowaniem na rzecz pokoju. Wspólna troska o dobro oraz umiejętność przebaczenia stanowią fundament, na którym można zbudować cywilizację miłości, cywilizację, w której pokój jest nie tylko możliwy, ale i osiągalny dla każdego. Apel papieża wygłoszony podczas środowej audiencji przypomina o sile ludzkiej solidarności i woli pojednania, które mają moc zmieniać świat na lepsze.